Jakie masz teraz najbliższe plany i czy gdzieś się wybierasz? Bo jesteś ostatnio rzadkim gościem w Warszawie. No tak, moje plany najbliższe to wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Mam robić muzyki do dwóch filmów. Tam. To długo będzie trwało? To posiedzisz chyba kilka miesięcy? Tak, 4-5 miesięcy. Komeda przede wszystkim był rudy, a poza tym był kulawy. Poza tym nic nie mówił, bardzo, ale trzeba powiedzieć, że był nadzwyczajnie wrażliwy. Wszystkim się wydawało, że on nie kuma, a on jednak wszystko rozumiał, co się do niego mówi i był bardzo cienki na dowcipy. Przypominam sobie, po jakimś balu w szkole filmowej nad ranem, zimno, śnieg i on nagle na drzewo wszedł. Tak jak w filmie Felliniego, wie pani, z tym, że nie krzyczał, po prostu siedział na gałęzi i nie mogliśmy go stamtąd ściągnąć. Wesolutkim, zabawnym, bardzo przyjacielskim i kontaktowym. Nie lubił tylko mówić o jednej rzeczy, to znaczy o swojej muzyce. Prawdopodobnie jak rozmawiał z kim, no, chyba że faktycznie na poważne tematy, to jemu w głowie muzyka huczała. Przy fortepianie Komeda, Krzysztof Czciński, twórca jednego z najbardziej interesujących zespołów jazzowych w Polsce. Słuchać będziemy kompozycji opartej na temacie Jana Sebastiana Bacha. W dawnej ulicy Rzeczpospolitej, tak nazywała się przed wojną, a dzisiaj Nowowiejskiego, pod numerem 4, Krzysztof Czciński przyszedł w 1931 roku na świat. To miejsce było istotne jeszcze z innego punktu widzenia dla jego biografii. Po drugiej stronie Placu Wolności, tam za rogiem, za księgarnią świętego Wojciecha, jest gmach Narodowego Banku Polskiego. Tam jego ojciec pracował na stanowisku firmanta. Zwróćmy też uwagę na miejsca w pobliżu. To są i mieszkania, w których przygodnie grywał ze swoimi kolegami jazzmenami, i kilka kawiarni, w których występował. I wreszcie dla jego edukacji muzycznej miejsca ogromnie ważne. Niecały kilometr od tego miejsca mamy aulę uniwersytecką, gdzie chodził systematycznie na koncerty filharmoniczne. Mamy także operę i wreszcie miejsce, gdzie studiował, czyli Collegium Maius. Jak widać, tu wokół Placu Wolności w Śródmieściu, gdzieś na przestrzeni 1-2 kilometrów kwadratowych, koncentrowało się życie młodego Komedy. W restauracji Arkadii odbywały się te sławne próby sekstetu Komedy. I wszystko wskazuje na to, że właśnie tutaj, w Arkadii, Krzysztof Komeda skomponował temat do Dwóch ludzi z szafą. Na piętrze była taka salka, która bardziej przypominała strych niż salkę, no ale była pusta i tam odbywaliśmy swoje próby. Ja zapisywałem trochę, Milian zapisywał, Krzysio oczywiście też to był pomocny, ale Krzysio z nutami wtedy był bardzo słaby. To znaczy umiał je oczywiście i przeczytać, i napisać, tylko szło mu to strasznie opornie i powoli, więc wolał, żebyśmy my to zapisywali. Ale pomysły były Krzysiowe. Portier był, jak to Rewiński mówi, zblatowany i wpuszczał nas tam i żeśmy tam te próby odbywali, ale wibrafon trzeba było w skrzynkach z tym maszerować na Marcinkowskiego 22 do Krzysztofa do piwnicy, więc wszyscy mi pomagali, bo sam bym i tak tego nie udźwigał. I żeśmy to tam chowali i kiedy była próba, to się wyciągało i znowu się maszerowało do Arkadii.
Grunwald to była taka dzielnica willowa. Piękne mieszkanie, był fortepian. Rokrocznie wyjeżdżaliśmy na wakacje. No, mieszkaliśmy w takiej rybackiej chałupie. Ojciec był też. No ale w sierpniu, pod koniec sierpnia wezwali go do Poznania, bo już się taka atmosfera stawała wojenna. Wtedy Krzysztof dostał bardzo wysokiej temperatury. Mama go okładała zimnymi prześcieradłami. Cały czas mu zmieniała, te prześcieradła zmieniała. Temperatura spadła i Krzysztof jak wstał, to zauważyła, że pociąga nogą jedną. Przyjechaliśmy do Poznania. Matka poszła do szpitala do profesora Degi, który stwierdził, że to jest hajnemedna i całe szczęście, że robiła to okład. Ta noga była troszkę krótsza i mięśnie nie były tak rozwinięte. Ewakuowano wszystkich pracowników banku z rodzinami i jechaliśmy w kierunku Warszawy. Dojechaliśmy do Kutna i tam zbombardowali pociąg. Myśmy pod pociągiem leżeli w ogóle, a ponieważ Krzysztof nie chodził, to go cały czas przenosili i nosili. Był duży kłopot. Pojechaliśmy do Częstochowy. W tej Częstochowie byliśmy całą okupację. Matka bardzo pielęgnowała ten jego talent, bardzo. Do tego stopnia, że on w czasie okupacji miał lekcję muzyki. Były imieniny Krzysztofa i mama poprosiła kolegów. I koledzy bawili się w wojsko. I między innymi na drzwiach Krzysztof napisał kredą Komenda, ale zrobił błąd. W związku z tym ojciec zwrócili uwagę, że to powinno być Komenda. No i wtedy on już w Ostrowie powiedział przy nas, że nie mam się co, jeżeli kiedykolwiek będę potrzebował pseudonimu, to będzie to Komenda. Występowaliśmy swojego czasu w Strzelnicy Miejskiej jako zespół i tam oficjelom się podało do wiadomości, że to stara muzyka murzyńska. A my wiedzieliśmy, że to był prawdziwy jazz. Ulica Fabryczna 13 to obecny chyba Zamenhofer 13. Długi okres czasu Krzysztof spędzał właśnie u Winkowskiego. Jasiu Winkowski miał mamę w Szwecji i mama przysyłała piękne płyty.
jakieś 60 lat temu, może 61, przy tym fortepianie siedział Krzysztof Czciński, kolega. Obok tam dalej, ja z akordeonem. Graliśmy wówczas na jakiejś akademii. I romanse. W 1947 roku Krzysztof przyszedł do naszego gimnazjum i w tym czasie już na terenie gimnazjum działaliśmy jako taka grupa muzyczna. Pierwszy ten zespół to było właśnie 1000 taktów. Dopiero potem, jak została stworzona karioka, no to zaczęliśmy występować już na różnych uroczystościach z okazji na przykład święta rewolucji październikowej albo 1 maja. Ja mam tu zdjęcie z ogniska muzycznego w Ostrowie, rok 46-48, gdzie Krzysztof jest tutaj z tej strony. To zdjęcie mam dlatego, że tu jest też również moja siostra. Któregoś dnia, ponieważ on słuchał ustawicznie po nocach i nie tylko radia Luksemburg i Lublianę, któregoś dnia podszedł do mnie i mówi: wiesz, odkryłem taki utwór, nauczyłem się go na pamięć, podał mi te funkcje. Zaczął trochę pośpiewywać, trochę gwizdać. W końcu okazało się, że to jest utwór z tej grupy pieśni, utworów nowoorlańskich, Sunny Side of the Street. Grałem na akordeonie, Krzychu mi akompaniował. Mówił, że pójdzie do szkoły muzycznej, poświęci się karierze muzycznej. Wbrew do pewnego stopnia woli rodziny, szczególnie swojej mamy, która sobie od dłuższego czasu już tam wymyśliła, że Krzysztof powinien być lekarzem. Chyba dlatego zajął się jazzem, że to jest dziedzina wolna, że tu można się wypowiadać. Człowiek może się wypowiadać jak chce, nie jest skrępowany. Prawie niczym nie jest skrępowany. Jechałem przez las, pamiętam, na Nową Krępę też, on na tym swoim rowerku, ja na tym swoim rowerku też. Bo on tak zmieniał, w zależności od tego, nie miał stałego takiego kumpla do jeżdżenia, tylko który akurat miał tam czas i chęć pojechać. To jak to jechał do lasu i tam usłyszał śpiew ptaków, to stawał i cicho, cicho. Odbyłem z nim kilka takich przejażdżek rowerowych. To była księżycowa noc, pełnia, pamiętam do dziś. Zatrzymaliśmy się nad stawem. Ja to odbieram tak w swoich wspomnieniach, zarejestrowane jako taki melancholijny przystanek. Niewieleśmy wtedy już mówili. Jakoś taki nastrój chyba czekającego nas rozstania już. Urodziłem się dnia 27 kwietnia 1931 roku w Poznaniu z ojca Mieczysława z zawodu urzędnika państwowego i matki Zenobii Gębickiej. Przed wojną uczęszczałem do pierwszej klasy szkoły powszechnej. Po wyzwoleniu Polski przez wojska radzieckie i polskie zaczęłam uczęszczać do gimnazjum. W roku 1946 wstąpiłem do Związku Harcerstwa Polskiego, z którego wypisałem się, wstępując do Związku Młodzieży Demokratycznej. Obecnie jestem członkiem Związku Młodzieży Polskiej i pełnię funkcję aktywisty powiatowego ZMP. W kwietniu 1950 roku zdałem egzamin dojrzałości w liceum w Ostrowie Wielkopolskim. Trzciński Krzysztof, podpisano.
Mam teczkę Krzysztofa Czcińskiego, który studiował Wydział Lekarski na ówczesnej Akademii Lekarskiej. Przychodził do nas do domu, to wtedy się tak specjalnie nie patrzyło. No i on normalny chłopak jak chłopak. Drobny, sympatyczny, pociągający trochę nogą. Większość z nas nie była zorientowana, że on tak polubił jazz. Grono bliższych osób, którzy z nim tam uczestniczyli w tych imprezach różnych, to było wiadome i stąd łatwo było, powiedzmy, go wyłowić, bo jednak były takie osoby, które donosiły po prostu do służby bezpieczeństwa. Wiosną 52 roku, to był marzec chyba, było zebranie zorganizowane przez Związek Młodzieży Polskiej. Zebranie, które zostało właściwie pomyślane jako sąd nad nim. Oskarżali go o to, że w jakiś sposób propaguje muzykę zgniłego zachodu, czyli jazz. Wyglądało to bardzo groźnie, dopóki nie wystąpił nasz kolega Edward Martenka z Margonina. Kolega, którego byśmy nigdy nie posądzali, że zna tak świetnie muzykę jazzową. I on wstał i powiedział, proszę panów, do tych, którzy siedzieli i tworzyli niejako sąd nad Krzysztofem, chyba nie znacie tego problemu jazzu, bo jazz to jest muzyka związana z uciemiężonym czarnym ludem Afryki. I ona jest protestem przeciwko uciemiężeniu, więc nie można go za to sądzić. I naturalnie wtedy oni zmienili zupełnie zdanie i wycofali się chyłkiem. Jechaliśmy z Tempa, pędziliśmy w kłębach, jabłoczko piosenkę trzymaliśmy w zębach. Ach, piosenkę tę dotąd na pewno pamięta malachic stepowy, murawa pomięta, lecz inną pieśń jeszcze o obcym narodzie do siodła przytroczył towarzysz w pochodzie i śpiewał, choć rodak tutejszy jak ja. Grenada, grenada, grenada moja. W tym zespole to zawsze było tak, że chór nasz stał, solistka była przed nami, a ja występowałem i w ten czas ten wiersz tam recytowałem. Komeda był ze mną na tym samym roku, więc z początku znałam go tylko jako takiego kolegę, z którym się spotykała na zajęciach, na seminariach, na ćwiczeniach, na wykładach, a dopiero później poznałam go znacznie lepiej, jak Komeda założył swój zespół wokalno-instrumentalny i wtedy wybrał mnie na solistkę swojego zespołu. A ja pamiętam także, że jak wybrał sobie jakąś piosenkę dość znaną i on siadał do fortepianu, ja śpiewałam główną melodię, a on improwizował. Były takie chwile, kiedy pomimo, że myśmy tam śpiewali i mieli jakąś przerwę, to on siadał i komponował coś. I to była muzyka taka dla nas nowa i dziwna. Był rok 1952, kiedy Witold Kujawski, nasz kontrabasista od Melomanów, zawiadomił nas, że student z Poznania, Krzysztof Czciński, szuka muzyków do Ustronia Morskiego na wakacje. No, oczywiście się zgodziliśmy, chociaż w ogóle Krzysztofa nie znaliśmy. Komeda
jak tylko przyjechaliśmy do tego Ustronia, kupił sobie fajkę. On w ogóle palił papierosy, ale kupił fajkę i cały czas trzymał w ustach tą fajkę. Wyjmował wtedy, jak opowiadał, jedyny dowcip, jaki opowiadał. On opowiadał, jak był na safari i wyszedł na niego lew, hipopotam i pantera. On strzelił do lwa i do hipopotama. Sięgnął po naboje, żeby zastrzelić panterę, ale wtedy ona go zjadła i została po nim ta fajka. Tu rozkładał szeroko ręce, pokazywał tą fajkę i wszyscy mieli się śmiać. Ale nikt się nie śmiał. Przydzielono nam jeden pokój, pusty. Każdy dostał siennik, pusty. I miał sobie pójść napchać słomy, żeby było na czym spać. I właśnie to było całe umeblowanie tego interesu. Tam mieszkał Sobociński, Komeda, ja mieszkałem, ale oprócz tego jeszcze mieszkali tacy biedni studenci, którzy nie mieli pieniędzy, żeby zapłacić za lokal, jak na przykład Jerzy Gruza. Pewnego razu Komeda przyszedł do pracy w piżamie. Okazało się, że przyszedł prosto od Barbary Hesse-Bukowskiej, która uczyła się grać na fortepianie koncert Rachmaninowa numer 2. Siedział z tą fajką w zębach. W pewnym momencie w przerwie odwrócił się i mówi: jasność rodzi się zawsze pomiędzy i trzeba jak najszybciej osiągnąć idealizm, żeby było wszystko w porządku. Oczywiście nikt nie wiedział, o co mu chodzi. Okazało się, że on po prostu zakochał się w tej Barbarze Hesse-Bukowskiej i tam przesiadywał, słuchał, jak ona gra tego Rachmaninowa. Że to było w tonacji mol, to on przesiąkł tak tą tonacją, że właściwie wszystkie jego improwizacje były takie rachmaninowskie, krótko mówiąc, od tego czasu. I jak sobie przypomnimy kołysankę z filmu Polańskiego, to ona bardzo przypomina frazy Rachmaninowa. Szukaliśmy czegoś, co można zagrać w konwencji Modern Jazz Kwartetu. I zagrałem mu inwencję, bo wtedy bardzo ładnie jeszcze mi to wychodziło. To było Bacha. I to była inwencja B-dur. Tam, ta, 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 tam, tim, tam, tim, tam. No i mówi, to wiesz co, to robimy. Dotąd. Ja mówię, dobra, ale co? No, wtłoczymy to w formę bluesa jakieś. Najgorzej było z kodą. Po długich i ciężkich cierpieniach żeśmy to wymyślili i tak powstał ten utwór. Pięćdziesiąt pięć lat temu rozpoczął się pierwszy ogólnopolski festiwal muzyki jazzowej w Sopocie. Głównym gwiazdą to byli melomani, to był najbardziej znany zespół, a ten zespół Komedy był przygotowywany trochę w ukryciu, potajemnie, specjalnie, żeby zrobić efekt, że oto pojawia się zespół, który po raz pierwszy w Polsce gra, ma ambicje grać wyłącznie muzykę nowoczesną. Spośród tych uczestników tamtego historycznego wydarzenia, którzy wtedy grali, dzisiaj gra tylko jeden. Dave Berman. Wonderful experience of coming behind the Iron Curtain and finding out that these people were just like we were in England. And the music, of course, was very exciting.
And we were amazed at the size of the audiences, thousands of people, and the enthusiasm. It was a lifetime experience, one in a lifetime. We were more experienced in Britain because we had played the music longer. There were more of us playing it, and there was more interplay between the musicians who developed because they listened to each other. We felt that at that time, the Poles were all trying to do something different from each other. Poland became a leading country in the world of avant-garde classical music, and many Polish jazz players became world stars. Przyjechały tu nieprawdopodobne tłumy ludzi, którzy chcieli to wszystko na własne oczy zobaczyć, choć przypuszczam, że większość z nich muzyką się być może w ogóle nawet nie interesowała. No ale coś się działo. Był to pierwszy tego rodzaju publiczny występ. Myśmy dopiero przecież w końcu poza Krzysiem Komedą zaczynali kariery jazzowe. Więc wszystko, na cokolwiek bym nie popatrzał, to było coś albo legendarnego, albo nieprawdopodobnego. I ludzie, i sławetni melomani, i Kurylewicz, i Tatarak, i gracze, wiedzieć kto. Bez przerwy natykaliśmy się na tego rodzaju dla nas fascynujące niespodzianki. O ile się orientuję, w najbliższej okolicy jedyne miejsce, które tak naprawdę zostało, to jest właśnie to, gdzie w tej chwili sobie siedzę, czyli ten tak zwany spatif, w tym samym nieprzemeblowanym domku. Natomiast reszta nie, tu już kompletnie nie zostało nic. Nie została sala, na której odbywały się festiwalowe koncerty. Mąciak też troszkę inaczej wygląda. Tu już nie ma tych pawilonów, nie ma tego całego zabudowanego handlowego centrum wokół mola, gdzie odbywały się wybory Miss, pierwsze bodajże w Polsce. Myśmy nieśli futerał od wibrafonu, skrzynię, Komeda, Milian, Józef Stolarz. Na tym było napisane Wiśniowy Sad, a z drugiej strony Mambo Italiano, to znaczy, że my z pogardą chowamy te stare szlagiery. Za tą trumną Jan Zylber z fajką w zębach prowadził wdowę, czyli Zofię Tittenbrunn, Primowoto Lachową. Obok nas kroczył przybrany w kepi z papieru i owinięty plakatami Jerzy Skolimowski, reżyser. I on był naszym kibicem i powiedział: chłopcy, ja w was wierzę i będzie dobrze. Zofię tym ujął, dostał później stanowisko w zespole elektryka, specjalisty od spraw oświetlenia. Nikt z nas w ogóle sobie nie wyobrażał, że w Polsce można będzie grać zawodowo jazz. Chyba że w więzieniu, bo przecież to była obraza partii, rządu i linii politycznej, zgniła imperialistyczna muzyka i za to można było mieć tylko same nieprzyjemności. No i właśnie gdzieś tak od czasu tego Sopotu, kiedy nagle się okazało, że jednak będzie można z tego rodzaju pracą związać sobie życie, no to wszyscy z tych ubocznych zawodów porezygnowali, z Krzysiem włącznie. Jesteśmy w miejscu, gdzie przed kilkudziesięciu laty grywał sekstet Komedy, gdzie odbywały się sesje nagraniowe. Jest to studio muzyczne.
ówczesnej rozgłośni Polskiego Radia w Poznaniu. I to są pierwsze nagrania, za które Komeda odpowiada artystycznie, jako aranżer, jako wykonawca, jako szef tego zespołu. A po drugie, historia jest o tyle ciekawa, że to nie są dzieje jednego nagrania, tylko 9 sesji. A do tego jeszcze coś takiego naprawdę ważnego, bo to był dach nad głową dla tego zespołu przez kilkanaście miesięcy. No właśnie, czy to brzmi współcześnie, czy staromodnie? To brzmi tak współcześnie, że nie chcę się wierzyć. To ma 55 lat, ale nadal jest nowoczesne. A dlaczego? Bo konstrukcja. Jazzik dyskretnie sączący się. Właśnie, bo to jest kameralne i kameralne, jeszcze raz kameralne. W sam raz na drogę. Dobrze się prowadzi. Poznań wtedy nie był przygotowany mentalnie do takiej muzyki i myślę, że ja też nie bardzo i wszyscy. To znaczy byliśmy w jakimś sensie, wierzyliśmy ogromnie Komedzie, wierzyliśmy, to prawda, bo miał charyzmę w sobie. Drugi rok działania sekstetu Komedy, kiedy Krzysztof dostał od miasta fantastyczne warunki, proponowano mu mieszkanie. Ale właśnie nie było tam miejsca do pracy. To się wiązało najpierw z koniecznością przeniesienia się do Krakowa, a potem do Warszawy. Że zrezygnował z medycyny, oświadczył, że bierze ślub zaś. No to ojciec powiedział, słuchaj, Krzysiu, zastanów się, co robisz. A Krzysztof powiedział, no tatusiu, jak ja z nią mieszkam, to się muszę z nią ożenić. Ojciec w ogóle nie tolerował, ojciec nie był na ślubie w ogóle. Ojciec nie mógł tego przeżyć. Nie mógł, no niestety nie mógł. Matka to jak ta kochany Krzysiu, no Zosia kochałem, przecież to jest żona Krzysia, no. On biedny był pod pantoflem. Pod pantoflem Zosi był. Nie było mu chyba z tym najlepiej, ale z drugiej strony, on by się sam nie przebił. Jest... Dla mnie oczywiste, że ona mu utorowała drogę, bo ona była bardzo przedsiębiorcza. Od tej strony to bardzo dobrze, że oni byli razem. Ale myślę, że w pierwszym okresie było im z sobą dobrze. To się, jak chciała, była bardzo miłą osobą. Jak chciała, była bardzo miłą osobą. Bardzo dbała w ogóle o to, żeby jego sprawy szły we właściwym kierunku. A przy tym prowadziła bardzo rozrywkowe życie razem z nami. Była nieprawdopodobnie bankietową i rozrywkową osobą w ogóle. No, postać, jedna z ciekawszych i bardziej kolorowych postaci Warszawy tamtych lat, na pewno. Zosieńka nasza kochana umiała wołać do niego, ty ryży taki, owaki, ty kulasie, tego obrażała go przy ludziach. On to przyjął z uśmiechem. W sumie ona mnie kocha, on mi mówił. Ona mnie naprawdę kocha, ja o tym wiem. Tylko ona eksploduje.
To nie była jedna z tych kobiet, które chciałbym, nie wiem, uwieść albo odebrać Krzysiowi, ale na pewno była znowuż bardzo zauważalna. Była bardzo piękna właściwie, ale tak naprawdę to wydaje mi się, że wyjazd Krzysia do Hollywoodu był również jakąś tam ucieczką od jakiejś tam rzeczywistości. Podpuścili mnie, żebym napisał, jakie tam, czego oczekujemy, a czego nie mamy jako drużyna. Ja się szykuję do wygłoszenia exposé, a Komeda mówi, proponuję, żeby w dalszym ciągu to zebranie odbyło się bez Jurka Miliana, który już nie jest w zespole. Ale kiedy żeśmy się spotkali na rogu hotelu Bazar, taka była kawiarenka i ja mówię, słuchaj, no to. Tak było. Nie miałem racji? No tak, mówi. No to co? Nie można było pogadać. A on mówi, wiesz, dla kobiety w historii ludzie robili gorsze rzeczy, jak pozbywali się przyjaciół. No właściwie masz rację, no. Ale nigdy nie odmówił mi pomocy, kiedy jej potrzebowałem. Mieszkanie było maleńkie i niewygodne do pracy dla kompozytora, bo składało się w gruncie rzeczy z jednego dużego pokoju, z taką niszą, w której stało pianino. Był jeszcze chyba drugi pokój, no i kuchnia. W każdym razie Krzysztof, kiedy pracował, prosił mnie niekiedy, żeby się zająć Zosią. Mówi, co robisz dziś wieczorem? Ja mówię, nic szczególnego. Mówi, masz tu 200 zł, zaproś Zosię do spatifu. To jest zegarek Atlantic World Master, który kupiła Krzysztofowi Zosia Komedowa w prezencie ślubnym z lekkim opóźnieniem, bo kiedy brali ślub, nie miała na to pieniędzy. I to był jedyny sprzęt, który był Krzysztofowi potrzebny, aby odmierzać czas, komponując muzykę filmową. Ten zegarek leżał najczęściej przy pianinie. Krzysztof nosił go na rękę, natomiast kiedy siadał do pracy, kładł go najczęściej po prawej stronie klawiatury lub też na magnetofonie. Krzysztof miał taki sposób komponowania, że używał do pracy dwóch magnetofonów, nagrywał kolejne pomysły muzyczne, po czym na przykład odtwarzał je z jednego magnetofonu, dośpiewywał, dogrywał coś i nagrywał na drugi magnetofon. Wstawał rano, jadł zawsze śniadanie, to było dla niego dosyć ważne, to był taki moment rozpoczęcia, natomiast potem, przez te kilka dni, to nie znaczy, że się ubierał, że się golił, siadał do pracy. I ta praca trwała czasami 24 następne godziny. Potrafił tak przez 2-3 doby pracować i dopiero potem padał. Padał ze zmęczenia, spał przez następne 12 godzin, może i 20. Jeżeli nie skończył, to znowu siadał do następnego cyklu pracy. Nagrywaliśmy dosyć długo i w pewnym momencie fragment pewien był przez niego napisany i ja nie mogłem tego dobrze zagrać. Jeszcze raz powtarzaliśmy, prawie w nieskończoność. On w końcu się trochę powiedział, no to dobrze, to teraz przerywamy nagranie, nagramy jutro. Byłem zrozpaczony, że nie mogę grać. Poszedłem i płakałem całą noc do rana. Rano poszedłem na dalszy ciąg tego nagrania i zaczynamy od tego fragmentu. Ale przed zaczęciem ja mówię, Krzysiu, pozwól, że ja to zagram po swojemu. Zagraliśmy jeszcze raz i wszystko wyszło od jednego razu.
No był piła, niesamowita, potrafił czasami, jak coś nie szło, kazać nam przegrać to 100 razy pod rząd. A 100 razy pod rząd to jest ponad godzina, powiedzmy sobie, jednej fraski. Natomiast jeśli chodzi o samą improwizację, o własne spojrzenie na to, co się chce robić, Krzysio absolutnie nieomal się nie mieszał. Dawał totalnie wolną rękę. Zresztą ta wolna ręka troszkę polegała na tym, że Krzysio miał dosyć sugestywny repertuar i nie dało go się zagrać inaczej niż tak, jakby on troszkę go chciał zrealizować. W Kraksie jest taka scena, jak Basia Brylska wychodzi z tego Morrisa Coopera i przeciera chusteczko reflektor, zaczyna się dźwięk. To wszystko było robione pod muzykę. Ja wybrałem siedzenie w aucie w czasie tego wywiadu, bo pomyślałem sobie, że to jest jakiś taki ukłon w stronę Krzysztofa, który kochał samochody, uwielbiał samochody i bardzo dobrze je prowadził. Ja pracowałem w wytwórni filmów światowych dlatego, że ta wytwórnia dawała mi do 68 roku oczywiście, tak, pełną możliwość powiedzenia tego, na co mam ochotę. Poza zamówieniami, jakie spełniałem z innej rządy zysku, ale zawsze holowałem za sobą Krzysia. Bez niego wytwórnia wiedziała, nie ma filmu. Z Krzysiem pojechali razem na stację kolejową obejrzeć, jak to się dzieje. To ja mówię, Krzysiu, wiesz co, chodź, zrobimy to dla muzyki. To jeżeli masz pomysł muzyczny, to kręcimy. Jak nie masz, to powiem, że się nadaje, bo ja nie widzę tam łomotu serca filmowego w tym, co możemy wykonać. I on mówi, wiesz co, a mi się to podoba. Mówi, jak ta woda, wiesz. I zrobiliśmy. Prawda, przyspieszałem. Nerwy. Wiecie, jaka jest różnica między taśmą magnetofonową a życiem? No, no. Żadnej, panowie, różnicy. Życie jest jak taśma. Nagrywa się, potem się ją puszcza, przesłuchuje i wreszcie przychodzi taka chwila, trzeba skasować. Film Niewinny Czarodzieje najdłużej leżał na półkach ze wszystkich moich filmów. To nie było tak, że cenzura dotyczyła tylko polityki. Cenzura dotyczyła również, a może jeszcze w większym stopniu, obyczajowości. Bo czego się bała władza komunistyczna? Że nagle wszystko im się wymknie z ręki, a to z tej bardzo prostej przyczyny, że ci ludzie zaczną żyć innym życiem. I te sztuczne problemy polityczne, które oni chcą przedstawić jako być albo nie być, bomba nam zagraża, amerykańska, wojna będzie, trzeba się zbroić. No to ta młodzież tak troszkę
odwracała się od tego. Jerzy napisał to opowiadanie i bardzo szybko przystąpił do scenariusza, no bo dał to mnie. No a ja byłem wtedy odważny taki, no. Ale Jerzy zauważył młodego człowieka, który pojawił się w Warszawie. Hamlet Wybrzeża. Hamlet Wybrzeża to był Skolimowski. Jerzy Skolimowski, no, Hamlet Wybrzeża. I przyjechał z Wybrzeża do Warszawy, zakręcił się gdzieś w towarzystwie. No i Jerzy Andrzejewski, który zawsze bardzo chciał być, że tak powiem, wierny rzeczywistości, doszedł do wniosku, że Skolimowski lepiej zna język tych ludzi, których on chciał pokazać na ekranie niż on, i poprosił go, żeby wspólnie mu pisał z nim i wymyślał różne sceny. No i teraz oczywiście był problem muzyki. Przyjechał człowiek, który w niczym nie przypominał kompozytora. Tu zamiast mieć rozwianą grzywę, tak jak Paderewski, to w jakichś okularkach, taki no, zdolny jakiś student na pewno. Ale jak się chwilkę tak z nim pobyło, no było widać, jaki siedzi w nim, że tak powiem, bies. Takiej obserwacji, takiego no, życia, w którym on też chce sam brać udział. Myślę, że to jest powód, dla którego on tak szybko się zaprzyjaźnił z Romanem Polańskim, dlatego pojechał do Ameryki, no bo tutaj nie było żadnego życia dla nich, to było takie nudne wszystko. Strasznie. Ja myślę, że to był główny powód. No ale jeżeli im się tu nudziło, to sztuka, którą oni uprawiali, nie była nudna. Mamy słynny grzybek, którym powstał pomysł na muzykę do etiudy Polańskiego, do której napisał muzykę Komeda. I to był właściwie jego pierwszy krok kompozytorski w filmie. Sala ta zapisała się w historii Komedy, że on tu po raz pierwszy zagrał z melomanami na Sylwestra. Najważniejsze było tutaj spotkanie w szkole filmowej z Polańskim. Jak Polański go już złapał, to go już nie puścił, bo miał potem byli dwaj ludzie z szafą, saki, nóż w wodzie i pojechało. Ponieważ jeden był spokojny, a drugi był niesforny, to mnie się wydaje, że ten układ niesforny i sforny powodował, że oni się dobrze ze sobą czuli. Krzysztof nigdy nie przeszkadzał Polańskiemu się wygłupiać, natomiast Polański docenił w Krzysztofie nieprawdopodobny talent muzyczny. To nie byli zwykli ludzie, to byli naprawdę ludzie, którzy wyrośli z szarzyzny. Oni byli jak kolorowe ptaki, jak motyle. Dwóch geniuszy. Ja uważam Polańskiego za geniusza, tak samo jak Krzysztofa. Jeżeli ktoś potrafi zrobić dzieło sztuki przy pomocy dosłownie kilku ruchów ręką od niechcenia, no to jest geniusz, a właśnie to miał Komeda, że on potrafił kilkoma dźwiękami bardzo prostymi zrobić coś, co
co robiło gigantyczne wrażenie, zapadało w świadomość, czego by się nie tknąć, wszystko nosi znamiona geniuszu. Komeda był bardzo nowoczesny. Także to była dla mnie zupełnie naturalna rzecz, zwrócić się do niego, zrobienie muzyki do mojego filmu. Przyszedł, oglądnął film, przyszedł zresztą z żoną i zdaje się z jakimiś dwoma osobami. Bardzo się do tego zapalił i tak się zaczęła nasza długa współpraca i przede wszystkim długa przyjaźń. Siedziałem za nim, kiedy on muzykę pisał. On przychodził z gotową muzyką. Nawet często przy nagraniu nie asystowałem, dlatego że chciałem mieć jakąś świeżą opinię i oglądnąć już muzykę z obrazem. Także zostawiałem go zwykle z montażystą, czy z montażystką i przychodziłem oglądać już nagrany materiał. Często zdarzają się takie sytuacje, że jesteśmy proszeni o to, żeby zagrać ad hoc jakąś kompozycję Krzysztofa i my tego nie możemy zrobić, dlatego że te kompozycje są zbyt skomplikowane muzycznie. Jeżeli ja myślę Komeda i pada hasło Komeda, to mnie się kojarzy to przede wszystkim z człowiekiem, który najbardziej ze wszystkiego kochał ten normalny jazz środka, bardzo amerykański, bardzo czarny, bardzo murzyński. Duke Ellington, Count Basie, to co było esencją jazzu i to czego on potem już nie robił. W momencie, w którym zaczął być rozchwytywanym artystą, wszyscy chcieli, żeby pisał tę swoją muzykę, bardzo oryginalną. I ja myślę, że w sumie to bardzo dobrze się stało właśnie, że tak te sprawy się poukładały. Myślę, że gdyby Krzysztof żył w tej chwili, byłby jednym z gigantów muzyki filmowej, światowej. Jako lider dbał o i kompozytor, przede wszystkim kompozytor jednak, dbał o to, żeby być up to date, być na czasie i oryginalność jego zawsze z tego wychodziła. Także, żeby nie wiem jak był, prowadził zespół w stylu aktualnego, akurat najmodniejszego, to brzmiało inaczej. To brzmiało zawsze rozpoznawalnie Krzysztof Komeda. Rozmawialiśmy na temat jego muzyki, bo jacyś dziennikarze pytali, jaki rodzaj muzyki on robi. Ja pytałem właśnie, jakbyś to określił, swoją muzykę. On powiedział, muzyka filmowa. I rzeczywiście miał rację, bo on dawał
filmowi jakiś dodatkowy wymiar. On nie usiłował swojej muzyki sprzedać bez względu na to, czy pasowała, czy nie pasowała do obrazu. On naprawdę dawał filmowi jakąś dodatkową jakość. Kiedyś Komeda mi się zwierzył, że najlepsze pomysły muzyczne przychodzą mu przed zaśnięciem, w momencie, kiedy się kłaniał, no, spać, gasił światło i nagle słyszał muzykę. Ale nie notował jej, tylko zapamiętywał. Ja go zapytano kiedyś, czy jest zadowolony ze swoich nagrań. Powiedział, nie jestem zadowolony. Nigdy nie byłem zadowolony, nigdy nie będę zadowolony, bo zawsze chcę, szukam czegoś jeszcze piękniejszego. Jednym z moich ulubionych, poza oczywiście tematem Rosemary's Baby, jest Fantetic. To jest temat napisany tak zręcznie, że można go bez trudu zagrać, bez próby. Stosując 3 czy 4 akordy, potrafił tak zręcznie je po sobie ułożyć i tak przebiegle zniekształcić jeden z jego składników. Chociażby obniżyć sekstę na przykład, czy podwyższyć kwintę w jakimś dominantowym bardziej akordzie, że to wszystko od razu stawało się głębokie i znaczyło o wiele więcej niż tylko 4 akordy. Jak się posłucha tych jego nagrań takich roboczych, kiedy on z takim przekąsem gdzieś tam serwuje te swoje kompozycje, czy niektóre takie szkice muzyki filmowej, kiedy on właściwie z dużą nonszalancją traktuje materiał muzyczny, wiedząc, że to i tak się sprawdzi. Ma się wrażenie, że on o muzyce wiedział wszystko. Poza tym chociażby to, że on będąc wykształconym laryngologiem rzucił to wszystko w cholerę i zdecydował się być zawodowym muzykiem, świadczy o tym, że to jednak jest był głęboki zew, który go wzywał, że on nie mógł się temu oprzeć, że to było coś, co było silniejsze od niego. Po prostu muzyka go wezwała do siebie i on absolutnie nie uległ. On był apostołem. Zrobiłem mu tą ostatnią pożegnalną serię reklamową z Polski, wiózł ją do Nowego Jorku i powiedział, wiesz co ci Marek, muszę jechać do tych Stanów. Ja mówię, a powiedz, a dlaczego musisz? Dlatego, że rozbiłem szybę, a on jeździł takim samochodem BMW 202 Ti. Taki dość luksusowy, elegancki samochód kupiony za pieniądze zarobione w Skandynawii. Ale muszę niestety kupić nową szybę, bo nie ma szyb w Polsce do najnowszego modelu BMW. I tak żeśmy się rozstali. Krzysztof odleciał z lotniska 19 grudnia 1967 roku. Ja się pożegnałem z nim na dole pod domem. Miał walizkę i taką torbę na garnitury. I to, co pamiętam, to zniosłem tą torbę. Przez moment staliśmy w takim trójkącie, się gapiliśmy na siebie z przerażeniem. Zosia z nim pojechała na lotnisko, ale był ten taki moment, czy ten symboliczny moment pożegnania odbył się pod domem, w momencie, kiedy wsiadał do tej taksówki. I on jakoś tak z tego wybrnął, że tak się zachował, tak próbował mnie przygarnąć, tak jak przez poprzednie lata mnie przygarniał, tylko że byłem wyższy od niego i to mu nie wyszło. Więc tak z rozpędu walnął mnie w plecy. Powiedział, dobra, stary. I jeszcze na odchodnym powiedział, no wiesz, ale proszę cię, pilnuj jej i nie sprawiaj jej kłopotów. I to właśnie wszystko.
Oni tutaj zaczynali, tu się dali poznać, tak jak Roman Polański, ale widzieli siebie w prawdziwej produkcji filmowej. Widzieli siebie w konkurencji, nie bali się, bo mieli fantastyczne poczucie własnej wartości. Nie my jesteśmy ich miarą. Ich miarą jest amerykańskie kino, jest wielki przemysł rozrywkowy, są wielkie wytwórnie, które nagrywają muzykę, są plakaty, które są rozklejane w Paryżu, w Londynie. Ja go ściągnąłem do Hollywood w celu zrobienia muzyki do Rosemary's Baby. Wtedy szefem studia był Robert Evans. To była ta bardzo dobra epoka Paramountu i w ogóle Hollywood. On zostawiał mi zupełnie wolną rękę w wyborze współpracowników, a zwłaszcza kompozytora. Więc Krzysio przyjechał. Napisał muzykę i wszyscy byli w studio zachwyceni, także on miał otwarte wrota do wielkiej kariery w Hollywood. Krzysztof poznał tam dziewczynę, Izraelkę, Elana się nazywała i był bardzo, bardzo szczęśliwy. Nie wiem, jak to by się dalej działo, ale w każdym razie on nie miał najmniejszego zamiaru wracania do żony i do swojego poprzedniego życia, że tak powiem. Brulion, który leżał przy łóżku Krzysztofa przez ponad 3 miesiące, kiedy był nieprzytomny, leżał w szpitalu w Los Angeles. Osoby, które Krzysztofa odwiedzały, wpisywały się tam. Jest na przykład wpis Romka Polańskiego, jest wpis jego znajomej Eleny Cooper. Wiele tego typu wpisów, łącznie z takim wpisem Romana Polańskiego, Roman, cześć, to po tamtej stronie. To zdjęcie jest wyjątkowe, ponieważ zostało wykonane w jego domu na Beverly Hills i to jest ten wieczór, który zakończył się wypadkiem Krzysztofa. Za chwilę pozostanie razem z nim tylko Marek Łasko, pójdą na spacer, pokłócą się lub nie, nie wiadomo, to też nie zostało do końca wyjaśnione. Krzysztof spadnie z dwumetrowej skarpy, rozbije sobie głowę, a następne miesiące też będzie choroba, która zakończy się śmiercią. Cokolwiek przychodzi, no to oczywiście chce zdjęcie zrobić pianina. I czasem czy mogą spróbować, proszę bardzo. No i zwracają uwagę, ja mówię, ja wiem. Część ta jest nienastrojona, ponieważ ja chcę, żeby ono było takie, jakie było, jak Krzysztof ostatnio na nim grał. I takie jest. Nieruszane.